I gotta find myself, gonna find it now. I gotta be a man, I gotta find him now. I gotta be a man, I gotta be the man. I gotta find myself, gonna find it now. I gotta be a man, I gotta find him now. I gotta be a man, I gotta be the man. Więc tak, siemanko. Jest to pierwszy taki vlog, można tak nazwać chyba. Coś na wzór vloga, bo jest to pierwszy raz dziewiczy. No, coś bym opowiedział. Uprawiamy bezorkowo pod mieszankę ciągnikiem Massey Ferguson 7480. Z tyłu mam kultywator trzybelkowy do uprawy bezorkowej. Trzybelkowy, tak jak wspomniałem, 9 łap roboczych. Robimy na głębokości około 25-30 cm. Przy prędkości 10 na godzinę, 10,5. Ja nie wspomniałem, jestem Marcel. I tak to idzie. Wiadomo, pierwszy raz nie jest najłatwiejszy, ale kiedyś podobno musi być ten pierwszy raz. Massey jest na skrzyni Dyna 6 z 2008 roku. Jeżeli kogoś by to interesowało, zakupiony jako pokazowy u dealera Massey Ferguson. O, i tak to jest. Ciągnik ma dosyć ciężko niestety przy tym kultywatorze, ponieważ ma tylko 150 koni, a jemu tutaj by się przydało no dobre 200. Jeszcze jest troszkę mokro, jak widać nawet. Więc no niestety ziemia tu jest słaba, ale sam fakt tych 9 łap na 30 cm mówi, że jest ciężko, nie ma najłatwiej, ale mogło być też gorzej, nie ma co się załamywać. Najlepiej to by mu się tu przydało takie 200 koni, bo masy mu nie jest potrzeba więcej, tylko tej mocy, bo właśnie teraz jedziemy 11 na godzinę przy 1600 obrotów, a teraz jest lekko, bo jest słaba ziemia, ale jak poczuje glinę, to no już nie ma niestety najłatwiej. Tu jeszcze wertepy trochę. O. Tam, jeżeli będzie widać na kamerze, ja nie wiem, nie mam obrazu do podglądu, to nagrywa Janek z drona aktualnie chyba. Nie wiem, gdzie jest dron, nie widzę go gdzieś tutaj. Jest pole już przygotowane, teraz będzie przygotowujemy podsiew. Jest nawiezione NPK i azotem. Azot poszedł mocznik w ilości 100 kg na hektar. Do tego NPK 200 kilo i był tutaj jeszcze na jesieni wożony obornik bydlęcy, ja wiem, w ilości te 40-50 ton na hektar. Będzie tutaj siana mieszanka, jak wspomniałem. Teraz, jak wiadomo, jest lekko, ale wjedziemy troszkę w mokrzejszy. Tu jest dołek, jeszcze dokładnie nie wyschło, to już trzeba niestety zredukować. No, redukcja weszła, no jest mokro, ale uniesiemy do góry. No kopie, ale się przesuszy, to na jutro będzie idealnie. Jest teraz ciepło, tam 20 stopni jest, to jest cieplutko. Cieplutko, to można się bawić, no. Wyschnie, to będzie idealnie. Zasiejemy to jutro, przed świętami akurat. Będzie pięknie. Zobaczymy, czy będzie pięknie. Miejmy nadzieję, że ten rok będzie lepszy niż poprzedni. Chociaż poprzedni nie był najgorszy, ale na przykład jak u nas na trawy, to najlepszy nie był. W tym roku oby te trawy były lepsze. Chociaż zobaczymy. Na razie z tą wilgocią nie jest źle. W tamtym roku tutaj to się tak kurzyło, a w tym roku kopiemy się. Najłatwiej nie ma, ale dzielnie walczy. Nie można narzekać. Muszę cały czas ręką na podnośniku działać, bo jest ciężko.
potem już jak ustawię, to już idzie, ale teraz jak jest mokro, to troszkę ma, no ciężko. Wiem, może powtarzam się dosyć często, ale stresuję się. Spociłem się dosyć mocno, ale pierwszy raz może nie będzie najgorszy. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Tutaj już górka, to idzie lekko. Ja ściszyłem radio, żeby mnie było lepiej słychać, chociaż nie wiem, jak to wyjdzie. Janek będzie montował w programie, to się dowie. Ja nie mam do tego dostępu. Ja to tylko gadam. I tyle. Gruber jest z 2019 roku, także on dużo jeszcze nie zrobił. Około, ja wiem, no 200 hektarów zrobił. Jak do tej pory jest naprawdę bardzo dobrze. Nie widać żadnych pęknięć ani niczego takiego. Wał jest, o Jezus, sprężynowy chyba, o ile dobrze pamiętam, bo on miał jakąś taką dziwną nazwę. Nazywa się chyba Vibroflex, czy coś takiego. Robi, no na naszych ziemiach, u nas ziemie niestety nie są jakoś bardzo tęgie wszędzie, chociaż gliny też się zdarzają, to jest, uważam, że najlepszy wał na średnie gleby. Od 4 do 6 klasy to lepszego wału nie można sobie wymarzyć. Ładnie zagęszcza, nie zapycha się, nie zatrzymuje w piachu. Idzie bardzo ładnie. Talerze zarównują, jak widać, jest bardzo równiutko, chociaż nie wiem, czy to będzie widać. O, teraz mu przez przypadek wbiłem aż na półbieg E. To się troszkę zadusił, ale teraz jest w porządku. No, Gruber robi robotę, nie będę ukrywał. Nie zapycha się nawet w kukurydzy skoszonej na ziarno. Przy uprawie prosto pod siew na te 30 cm nie zapchał się ani razu, nigdy. Nawet z poplonami sobie dobrze radzi, przy gorczycy i popas jest zrobione dobrze. Chociaż no wiadomo, gorczyca jednak jest duża, czasem się zdarzy przypchać, ale to i tak jest naprawdę bardzo mały procent tego zapychania się. Także Gruber można naprawdę polecić, bo robi robotę i nie psuje się, nie pęka nigdzie. Chodzi dosyć teraz dużo, ciężko, no bo na te 30 cm to nie ma lekko, ale jest naprawdę bardzo dobry. Sprężyny mają maksymalną, chyba tam ten docisk, te 600 kg, bo jest jest sprężyna i jest w sprężynie taki płaskownik wbity. I to trzyma bardzo mocno, nawet przy dużych kamieniach. One dobrze pracują, nie wyginają się pod... Jak jest sucho, jak jest twardo, to one mocno się trzymają i jest, no jest piękny. Na chwilę się chyba wyłączę, może potem coś mi przyjdzie do głowy, żeby coś powiedzieć. Nie wiem, na razie zasłonił mi w gardle, pasowałoby się czegoś napić. Się człowiek zestresował, to tak wychodzi. Witam w drugiej części jakby tego vloga, ponieważ musiałem mieć chwilę przerwy, bo zestresowałem się i nie wiedziałem, co mówić już. Język mi się plącze, zresztą nadal nie wiem, czy to wy będzie wyczuwalne. A muszę teraz sobie szybę uchylić, żeby ładnie mi tu świeże powietrze wleciało. No. Uprawiam w dalszym ciągu. Idzie bardzo ładnie. Uprawiłem już praktycznie połowę tego pola. Pole jest o powierzchni 2 hektarów. W jednym kawałku. To jest praktycznie idealny kwadrat. Jest tak samo długi jak szeroki. Także jest to pole nie najlepsze, ale w jednym kawałku. W jednym kawałku, 2 hektary. Jedni powiedzą, że to jest nic, a na nasze łódzkie standardy to nie jest tak wcale najgorzej. Jedni mają dużo gorzej, drudzy mają lepiej, niestety. Tak jest w łódzkim i inaczej nie będzie. Trzeba robić, na czym jest. No jak mówiłem, połowę już praktycznie zrobiłem. Idzie w porządku, bezawaryjnie. Co najważniejsze, o, tu jakiś kamyk leży, trzeba go potem wziąć.
nawóz rozwieziony, tata mój rozwiózł, na rozsiał dokładnie. Rozsiał drugim Masejem. U nas, jak nie wiem, czy wszyscy śledzą, ale są same Maseje, dokładnie trzy. Tak sobie działam. Powoli ja do przodu. Aby bez awarii, to zasiejemy to do jutra. Mamy do zasiania około 14-15 hektarów tej mieszanki. Mieszanka plus owiec. Będzie jeszcze owiec oddzielnie siany. No miejmy nadzieję, może jeszcze uda, dzisiaj uda się zacząć, a dzisiaj mamy 1 kwietnia, prima aprilis. I nie jest to żart, gdzie uprawiam, tylko prawdziwa historia. 1 kwietnia. Jutro może się właśnie, jak mówię, może zasiejemy, jeżeli nasze plany się powiodą. Zobaczymy. Siewnik trzeba wystawić, naszykować, próbę kręconą zrobić. Mieszanka jest z centrali, także będziemy siać chyba w ilości 180 kg na hektar. Co jeszcze? Nie wiem. Jest to pierwsze moje takie ujęcie słowne w kamerach. Nigdy takiego czegoś nie robiłem. Zawsze tylko mnie nagrywają, tam widać, Janek nagrywa jako ujęcie, bo będą prawdopodobnie dwa filmy. Jeden będzie pod muzykę, drugi w formie takiego vloga. Nie mam pojęcia, jak to się przyjmie. Mam nadzieję, że dobrze, bo się staram. Nie wiem, czy nie zanudzam. Mam nadzieję, że Janek trochę powycina i będzie dobrze. Zbliżamy się do mokrej części pola. O, już zaczyna nam siadać. Na obrotach przystaje, trzeba zrobić redukcję. I bardzo ładnie nam tu przechodzi. Coś tam idzie. Zakopać się raczej nie da. To jest bardzo trudne. Tym ciągnikiem raz chyba w życiu tylko siedziałem. Bo to jest raczej mocny, dobry ciągnik. Trzeba uważać. I można jeździć. Ciągnik jest bardzo dobry. On jest mocny, ciężki, jedynie co to, no ma kilka wad, jak każdy ciąg, nie ma ciągnika idealnego, natomiast jego wadami są przede wszystkim rozkład masy, gdzie jest po drodze, w transporcie się nim bardzo ciężko jeździ, szczególnie samym ciągnikiem, bo bardzo skacze, jest dociążony mocno od przód, a nie ma amortyzowanej osi niestety przedniej. Więc jest, nie ma lekko niestety w transporcie, ale w polu to lepszego ciągnika nie można sobie zapragnąć. Półbiegi są tutaj w tej dźwignięce, w tej dźwigni T, a są jeszcze półbiegi w rewersie. Także teraz jak mam na 3C, nie wiem czy to będzie widać, to mogę o tutaj zrobić 3D i półbiegi wchodzą. Jest to genialna sprawa przy ładowaczu. Jak mam właśnie trzeciego Maseja, to mam tam w nim ładować, to jest no genialna sprawa, szczególnie jak się coś ładuje, na przykład obornik ładuje czy coś takiego, to bardzo wygodne i ułatwia dużo pracę, tak? To jest chyba najważniejsze, żeby był komfort, żeby nam ułatwiało pracę. Przy końcu pola klasycznie, lekki wertepy, no ale nic za to nie poradzimy, teraz się ładnie wyrówna. Przy sianiu to już w ogóle będzie pięknie. Siał chyba nie będę ja, tylko mój tata. Ja uprawiam. Potem się zmienimy, on będzie sobie siał. Chociaż może i ja będę siał, jeszcze nie wiemy. Wszystko wyjdzie w praniu. Nie wiem. Od granicy przejazd. Od miedzy, czy tam od granicy. Zrobiłem już około 4 hektarów, 3-4, mniej więcej 3,5, tak jakoś. Niestety w 3 kawałkach to jest. Także też gdyby to był jeden kawałek, to byłoby dużo lepiej, ale no niestety go nie ma. Bodajże w 16 roku chyba, albo 15, to już no sporo lat temu, siadły wtryski, trzeba było wymienić na nowe. Wymieniliśmy,
i nauczka jest na całe życie, że na paliwie nie wolno oszczędzać, bo ciągniki robią dużo, dużo godzin na rok i nie wolno kupować tańszego paliwa złej jakości, bo ten ciągnik wyczuje to bardzo szybko. Wiadomo, stare Ursusy można lać, taki szajs, ale niestety nie do tego. Trzeba kupować drogie, dobre paliwo. Wiadomo, że każdy szuka jakiejkolwiek oszczędności, a na paliwie można dużo oszczędzić. No to się szukało i wyszło potem. Wymiana wtrysków. O, no niestety, tak jest. Inaczej nie będzie. Nauczka jest i tyle. Jeżeli to przyjmie się na tych YouTubach, no to będziemy tworzyć coś dalej. Z akcji jest dużo, bo ponieważ hodujemy bydło mleczne, to akcji jest dużo różnych. Także jeżeli przypadnie do gustu, to będziemy nagrywać dalej z Jankiem. Pod muzykę będzie film, tylko pewnie później. Bo wiadomo, pod muzykę to trzeba znaleźć muzykę. I montaż zajmuje dużo czasu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, teraz jest najgorsza część tego pola, bo przy granicy tu widać woda stoi, ale Ferdek sobie dzielnie radzi. Teraz on 2000 obrotów prawie. Jest duży poślizg, bo pokazuje mi 10 na godzinę, ja jadę maksymalnie 3. Ale no, kolejny się sznął, ale się zrobi, to będzie pompeczka, będzie ładnie. Zasieje się, to w ogóle będzie pięknie. Dobra, ja chyba na dzisiaj już kończę. Już nie mam co opowiadać. W razie czego, jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach, to na coś się odpowie na pewno. To będzie temat do rozmowy, bo tak to no jest to pierwszy vlog. Ja też jestem jeszcze niewprawiony zupełnie w tej kamerze. Nie wiem, co mówić, boję się, że przynudzam bardzo. Ale no zobaczymy w praniu, wiadomo. No, ja już kończę, żegnam się. Także dziękuję za uwagę. Jeżeli obejrzeliście do końca, to pozdrawiam was bardzo serdecznie. I pozdrawiam jeszcze trzech agentów: Oliwiera, Patryka i Dominika. Mam nadzieję, że obejrzeli to do końca. Pozdrawiam. Na razie. Siemka.